Wciąż nie daje mi spokoju pewien obraz z dzieciństwa. Może była to ilustracja w Biblii dla dzieci, którą mi i mojemu rodzeństwu czytała mama. Nie pamiętam dokładnie. Chodzi o scenę z Getsemani. Mam przed oczyma postać Jezusa na klęczkach, opartą o twardy kamień. Chwilę wcześniej, zanim Pan Jezus zaczął się modlić i pocić krwią, prosił uczniów, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Ci niestety posnęli. Gdy Jezus zastał ich w takim stanie, powiedział ze smutkiem: Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Właśnie te słowa i ten obraz nie dają mi spokoju. Ostatniej nocy przed śmiercią nasz Pan prosił swoich uczniów tylko o jedno: zostańcie i czuwajcie ze mną, choćby godzinę. Czyż te słowa nie powinny i nas wybudzić z letargu? Jezus potrzebuje ciebie, Twojej obecności przy Nim, Twojego czuwania, Twojego czasu. Najważniejszym zadaniem uczniów, nie tylko w czasie męki Chrystusa, jest być przy swoim mistrzu na modlitwie. Chciałbym, żebyśmy podczas tegorocznych gorzkich żali, uczynili zadość wezwaniu Jezusa, przynajmniej w taki sposób, że przez kolejne pięć tygodni zastanowimy się nad znaczeniem modlitwy. I spróbujemy wcielić w życie to, o czym będziemy tu mówić. Zapraszam Was do wyruszenia w drogę poznawania i pogłębiania życia modlitwy. Na drodze tej będzie nam towarzyszyć pięciu wielkich Bożych ludzi, których Biblia daje nam za przykład. Naszymi przewodnikami będą kolejno Abraham, Mojżesz, Dawid, Jeremiasz i sam Jezus. Przed rokiem zacząłem załatwiać pewną sprawę. Jak mi się wtedy wydawało, bardzo błahą. Dopiero jakiś miesiąc temu, gdy spostrzegłem, że moje działania nie przynoszą efektów i nie mam już możliwości dalszych ruchów, pomyślałem, że chyba trzeba się w tej sprawie zacząć modlić. No tak, dziesięć miesięcy bezskutecznej szamotaniny w pojedynkę i w końcu sięgnięcie po tak zwaną ostatnią deskę ratunku czyli modlitwę. Mówię o tym ze wstydem, bo czy od modlitwy nie trzeba było zacząć? Dlaczego tak się dzieje, że wiara w moc modlitwy przychodzi nam z takim trudem? Odpowiedź jest raczej prosta. Wszyscy jesteśmy zarażeni poważną chorobą, wirusem duszy, nazywanym przez tradycję skazą pierworodną, której najpoważniejszym objawem jest chroniczny brak ufności. Oto dlaczego Adam i Ewa musieli opuścić raj. Przestali wierzyć Bogu, a poszli za głosem szatana. Bardziej zaufali własnej intuicji niż zapewnieniom samego stwórcy i ojca wszechrzeczy. Woleli pytać o zdanie każdego, tylko nie Boga. Aby przeciwdziałać tej tendencji, wiodącej człowieka ku niechybnej śmierci, postanowił Bóg rozpocząć dzieło zbawienia, w którym podstawową rolę Odegra osobisty dialog człowieka z Bogiem oparty na zaufaniu. Pierwszym człowiekiem, z którym Bóg zapragnął rozpocząć ten ojcowsko-synowski dialog, był Abram, później nazwany Abrahamem. Abraham z urodzenia był poganinem, jak wszyscy wówczas ludzie, wychowanym w Chaldei. Po śmierci Teracha, swojego ojca, otrzymał specjalne polecenie od Boga, aby wyszedł z ziemi ojczystej. I udał się do kraju, który Bóg mu wskaże. Abraham posłusznie zrealizował to polecenie: wziął swoją żonę Saraj, swego bratanka Lota, służbę, cały dobytek i udał się w drogę. To typowe dla opisu rozmów Abrahama z Bogiem. Zazwyczaj Bóg mówi do niego znacznie więcej niż on do Boga. To pierwszy szczególny rys osobowości Abrahama. Jest on człowiekiem czynu, ale także człowiekiem wielkiej wiary. Gdy udał się w podróż, miał lat 75, nie był więc młodzieńcem, a jednak bez ociągania się i zbędnych pytań usłuchał polecenia Boga. Sam Pan Bóg dał mu wtedy obietnicę, że uczyni z niego wielki naród i będzie Mu bardzo błogosławił. Abram i Saraj nie doczekali się bowiem potomstwa, choć bardzo go pragnęli. Możemy się tylko domyślać, jak bardzo z tego powodu musieli oboje cierpieć. W tamtych czasach niepłodność uchodziła za hańbę i była znakiem braku błogosławieństwa. Dziesięć lat później, gdy Abraham jest już w Kanaanie, znów objawia mu się Bóg, który oznajmia, że Abram zostanie przez niego nagrodzony. Wówczas Abraham odpowiada Bogu, na cóż mi nagroda, skoro zbliżam się do kresu życia, a nie mam potomka. W odpowiedzi Bóg każe Abramowi wyjść z namiotu i spojrzeć w niebo, Policz gwiazdy, mówi, jeśli zdołasz to uczynić, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i pan poczytał mu to za zasługę. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę, żeby dobrze zrozumieć kuriozum tej całej sytuacji. Abram się starzeje, ma już osiemdziesiąt pięć lat, podobnie jego żona. Czas w tym przypadku nie działa na jego korzyść. Dlaczego więc Bóg zwleka? Przecież wspominał o potomstwie już przed dziesięciu laty. Abram o to nie pyta, tylko wierzy Bogu na słowo i to jest w Nim piękne. Mijają kolejne lata, a Abram i Saraj wciąż nie mają potomstwa. Gdy Abram miał lat 99, Bóg znów do niego przyszedł. Jakimi słowy zwrócił się Bóg do Abrama możemy się pewnie domyśleć? Oczywiście powiedział mu, Chce dać ci niezmiernie liczne potomstwo. Abram w milczeniu upadł na twarz. A Bóg mówił dalej: Staniesz się ojcem mnóstwa, dlatego nie będziesz się otąd nazywał Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, co się tłumaczy ojciec wielkiego mnóstwa. Bóg zmieniał również imię jego żonie, Saraj. Ona staje się Sarą, to znaczy księżniczką. Abraham, pochylony twarzą do ziemi, zaśmiał się, bo pomyślał: Czy prawie stuletniemu mężczyźnie i dziewięćdziesięcioletniej kobiecie może urodzić się dziecko? Bóg jednak z mocą przekonał go, że owszem, będą mieli dziecko. I rzeczywiście rok później rodzi się Izaak, wytęskniony syn Abrahama i Sary. Abraham otrzymał potomka dwadzieścia pięć lat po tym, jak Bóg wezwał go do wyjścia z ziemi jego ojca i udania się w podróż. 25 lat nauki zaufania do Boga i wiary w Jego obietnicę. Bóg mógł spełnić dane słowo natychmiast, ale nie zrobił tego. Dopiero wówczas, gdy Abraham nie miał już cienia wątpliwości, że nie będzie mógł mieć dzieci i po ludzku nic już się z tym nie da zrobić, wtedy właśnie wypełnił Bóg daną obietnicę. Abraham miał pewność, że to tylko Boża interwencja zmieniła jego los. Ale to jeszcze nie koniec prób i ćwiczeń, jakim poddał Bóg Abrahama. Najpoważniejsza próba była dopiero przed nim. Gdy jeszcze starsi małżonkowie nie zdążyli nacieszyć się swoim synem, Pan Bóg zażądał, żeby Abraham złożył mu swojego syna w ofierze. Wiemy dobrze, że zamiarem Boga nie była śmierć dziecka, ale sprawdzenie. Czy Abraham będzie w stanie zaufać mu do tego stopnia, że odda Bogu najukochańszą istotę na świecie? Abraham przeszedł próbę pomyślnie. Dopiero w ostatnim momencie anioł pański powstrzymał jego rękę przed zabiciem własnego syna. Abraham był naprawdę tytanem wiary i modlitwy. Dlatego został nazwany ojcem wszystkich wierzących. Boża obietnica się wypełniła. Stał się ojcem Mnóstwa narodów. W jaki sposób historia Abrahama przemawia do mnie dzisiaj? Przyznam, że nie zawsze miałem żywą wiarę w moc modlitwy. Gdy byłem około dwudziestoletnim młodzieńcem, czułem, że moja wiara słabnie, a nawet chwieje się w posadach. Miałem głowę pełną książkowych mądrości, ale nie rozmawiałem z Bogiem. Wręcz wydawało mi się, że On całkiem usunął się z mojego życia. Ten stan wzbudził we mnie tak wielki niepokój, że zacząłem się modlić. Boże, jeśli jesteś, daj mi wiarę w Ciebie. Jeśli jesteś, to chcę iść za tobą, ale jeśli cię nie ma, to za kim miałbym pójść? I Bóg dał o sobie znać. Rozpalił moje serce wiarą, i to w taki sposób, że nie miałem już prawie żadnych wątpliwości, że powinienem pójść do seminarium duchownego. Czułem się wtedy jak Abraham wyruszający z ziemi swego ojca w nieznane. A może również dziś Bóg wzywa mnie i Ciebie do jakiegoś działania, do jakiejś drogi, do wyjścia ze stanu, w którym znajdujemy się obecnie? W jaki sposób mielibyśmy się o tym przekonać, jeśli nie na modlitwie? Zwykle modlitwa i prośba w określonej intencji wymagają od nas pewnej zmiany myślenia, czasem nawet przemiany życia i stoczenia walki? Nic by się nie wydarzyło w życiu Abrahama, gdyby ten pozostał w Ojczyźnie i nie poszedł za głosem Boga. Zdarza się i tak, że nasze prośby nie zgadzają się z Bożym zamysłem, z Bożym planem względem nas. Często prosimy o mniejsze dobro, a Bóg chce nam dać więcej. Abraham miał się stać Ojcem wielu narodów, a nie tylko Ojcem Izaaka. Tu potrzeba wielkiego zaufania do Boga, zdania się na Niego ojcze niech mi się stanie jak ty chcesz a nie jak ja brak wiary jest jedną z najpoważniejszych przyczyn dla których nasze modlitwy nie tylko nie przynoszą efektów ale nadto nie mogą podobać się Bogu czasem może łapiemy się na tym że jak wyczerpiemy wszystkie możliwe środki zaradzenia jakiemuś problemowi mówimy z rezygnacją w głosie pozostała już tylko modlitwa i tu nasuwa się pytanie dlaczego tylko i dlaczego dopiero teraz? Czyżbym nie wierzył, że modlitwa zanoszona do Boga z wiarą ma potężną moc i może zmienić nawet to, co wydaje się nieuniknione? Bywa również i tak, że modlimy się w pewnych intencjach od lat, ale nie widzimy rezultatu. Czy jednak to wystarczający powód, żeby się zniechęcić do modlitwy i powiedzieć, to nie działa? Bóg zna odpowiedni czas, dlatego Jemu pozostawmy decyzję kiedy przecież on nas kocha bardziej niż my sami jesteśmy w stanie się kochać czyż więc mógłby chcieć dla nas czegoś złego sam Jezus nas przekonuje że skoro my choć jesteśmy źli umiemy dawać dobre dary swoim dzieciom to o ileż bardziej ojciec nasz który jest w niebie da to co dobre tym którzy go proszą Abraham czekał 25 lat bo był człowiekiem wielkiej wiary czy ufam na tyle Bogu żeby jeszcze poczekać. Abraham uczy nas dziś modlitwy z wiarą i modlitwy o wiarę. Modlitwa bez wiary jest bezskuteczna i nie daje życia. Wiara bez modlitwy usycha i słabnie. Bądźmy więc ludźmi wiary, modlitwy i wielkiego zaufania Bogu. Abraham uczy nas również tego, że przyjaźń z Bogiem jest wymagająca. Jest drogą rozciągającą się przez całe życie, górskim szlakiem, pełnym zmagań z przeciwnościami, szkołą wzajemnego zaufania, przygodą, w której coraz bardziej poznajemy serce Boga, a przez to coraz lepiej zaczynamy rozumieć siebie samych, własne tęsknoty i pragnienia. Może właśnie dziś najwyższy czas, wyruszyć w drogę?